skandalicznie rozpocząłem bez studia. Normalnie siedziałem w studiu, którego nie było. Normalnie jakieś... Co to się dzieje w ogóle w tym świecie? Pierwszy raport Martina. Pierwszy? Może drugi. O, drugi. Ale pierwszy z wizją na żywo, prawdziwy raport Martina. W roku 2013, którego nie miało być! Znowu coś nie wyszło. Znowu obiecali, że nie będzie. I znów jest. Szkoda. No niestety, czasami tak sobie myślę. No dobra, ale dożyliśmy. Niektórzy z nas. Ja znam kogoś, kto nie dożył. Nic wesołego. Ale z drugiej strony wszyscy kiedyś skończymy. No, więc ja myślę, że to jest powód do tego, żeby wykorzystać dobrze ten czas. Na przykład posiedzieć sobie i pogadać sobie. Fajnie spędzić czas, jeszcze się nawet rozwinąć i porozmawiać o Leninie. Dzisiaj będzie o Leninie. Dlatego jestem na czerwono. Mam najbardziej czerwoną czapkę, jaką znalazłem. Niestety Kanada. Nie mam Związku Radzieckiego czapki, a jakbym miał, to bym ubrał, dlatego, że w ostatnim tygodniu był wielki skandal, bo otóż oto jedna z sieci komórkowych, jestem tak zbulwersowany, że ledwo mogę wymówić normalnie, na H, na samo H, a powinno być przez CH ta sieć komórkowa po tym, co zrobiła, przez CH, i to taki długi CH powinno być, wypuściła reklamę, która nawiązuje do Lenina, starego komucha, pierdzącego dziadka, pryka, wstrętnego, brudnego, bo każdy pijak to złodziej i komuch, i komunista. No, to zbulwersowało mnóstwo ludzi, że jak można w ogóle pokazywać rysunkową bajkę, w której jest Lenin. Nie można. No, i się zbulwersowali, powiedzieli, że nie, w prawdziwej naszej Polsce to powinno być zabronione. Znaczy, to nie o to chodzi, że oni powiedzieli, że nie będziemy kupować telefonów tej firmy, tylko powiedzieli, że to ma być zabronione. Tak. I to jest pierwszy news na dzisiaj. No. www.kontestacja.com, tam jest czat i można dzwonić do audycji i zapraszam. Dzwońcie. No, bo co, nie będę tam sam gadał, nawijał. Ja dzisiaj mam życie, czuję, że we mnie wstępuje. Nigdy nie zgadniecie, dlaczego wstępuje we mnie życie. Po 2 tygodniach chorowania nie mogłem mówić. No dobra, to już jest jeden powód, że mogę znowu mówić i już mam życie. Ale jest drugi powód jeszcze, że mam życie. Oprócz tego jeszcze powodu, że dożyłem tego fajnego roku i dnia, no. No tak czy inaczej, czat jest dalej na czacie, na stronie kontestacja.com i dzwońcie od audycji przez Skype na kontestacja.com i mówcie swoje zdanie. Mówcie swoje zdanie! Na temat Lenina zwłaszcza! O, ktoś dzwoni. Słucham pana. Możemy z ufnością patrzeć w przyszłość. Idziemy bowiem słuszną drogą. Posiadamy pewnych przyjaciół i wiernych sojuszników. Przewodzi nam nieśmiertelna idea socjalizmu. Możemy... O, chyba się już wyłączył. To w koniec przemówienia? Bardzo dobre przemówienie, uważam, i bardzo dobry, fenomenalny na wstęp do dzisiejszej audycji. Aczkolwiek wielu ludzi, którzy stwierdzili, że reklamy z Leninem powinny być zabronione, zgodzą się ze mną, że cytowanie Gomułki powinno być zabronione. Raport Martina i zapraszam do dzwonienia. A, jak ktoś chce. Jak, co, nie da się dodać do kontaktów towarzysza? Da się dodać, chyba. Dobrze, dodam. Jesteś już moim kontaktem. Zasłużyłeś sobie, panie Wiesławie, i będziesz teraz kontaktem Radia Kontestacja, w którym gadamy o wolności. Okej, wróćmy do tej reklamy, bo to jest temat tak naprawdę zgubkowaty trochę, ale jest ciekawy. Bo wyznacza granice wolności słowa. I wyznacza granice poczucia humoru. Czy wolno się śmiać, czy nie wolno? Pogadajmy o tym. Hej, pogadajmy. Rozgadajmy, że wszystko, w ogóle nic nie róbmy, tylko gadajmy w ogóle, tak, że robota sama się zrobi, a my siedźmy i gadajmy. Czy ja mówię? Zakupiłem się. Nie, no, gadajmy, nie, na poważnie. Bo... Wpadłem w pułapkę swojej własnej ironii. Wiecie, co, bo jest takie przysłowie? Kto ironią wojuje, ten pod ironię wpadnie. Bo sarkazmem wojuje. Dobra, przed audycją, jak powiedziałem, jaki będzie temat, to Marcin by napisał tak. Lenin, buu. To wszyscy, ja robię taką pauzę po Lenin, po to, żeby wszyscy mogli zrobić buu, ty wuju, ty sukinsynu, ty Lenin. No więc, Lenin. Proszę bardzo, nie krępujcie się.
Lenin, zahamował rozwój Rosji. Tutaj przerwa, żeby móc pozłorzeczyć wrogowi odwiecznemu narodu polskiego. Na jakieś 70 lat. Plus przyczynienie się do wymordowania kilkudziesięciu milionów ludzi. Po co zajmować się kimś takim? Mówi Marcin B. No, dobre pytanie. No po co zajmować się kimś, kto wpłynął na 70 lat historii jednego z większych krajów na świecie i miał wpływ na życie i śmierć milionów ludzi. Rzeczywiście jest to zupełnie nieznacząca postać. Ja nie wiem, po co się zajmować. Hej, pogadajmy o moim sąsiedzie, Bolku, albo jego koledze, szwagrze na przykład, Zdziśku, albo jego koleże Mariuszu, którzy mieszkają w tym bloku i największym sukcesem w ich życiu jest to, że znaleźli se żonę i mam dwójkę dzieci, to będzie ciekawiej rozmawiać. Nie rozumiem pytania w ogóle. Jak to dla... Po co o tym rozmawiać? Bo to kurde ważne! Nie, także zapraszam do dzwonienia. Chodźcie. Poza tym o Adolfie to jest też dobry moment, żeby porozmawiać i to jest najlepszy moment. No ja już od razu rozbrajam tą bombę audycyjną na początku, bo jak wiadomo, w każdej audycji musi być o Hitlerze. No to zacząłem od Lenina, żeby było potem o Hitlerze. Ale będzie tak naprawdę o reklamach. Raport Martina. Raport Martina. Rany, ale błąd w sztuce, nie przyciszył się podkład, jak poszły te tam pinkanie jakieś takie. Dobra, więc tak, ja nie widziałem tej reklamy, ale, i nie mogę jej znaleźć nigdzie, czyli na YouTube, ale znalazłem postprodukcję po tym, czyli takie ciągi dalsze tej reklamy, no bo jak wiadomo, jak już są takie kontrowersyjne reklamy, to zaraz parę osób robi różne tam przeróbki, miksy, kombinacje. No i znalazłem taki kolaż i po tym kolażu sobie zobaczcie, będziecie mniej więcej mieli pogląd na to, co było w tej reklamie i jak ludzie odpowiadają na taką reklamę. Skandal z sieci na H. Ja gawarysz, a 60 minut za złotówkę dla wszystkich sieci! Dawajcie, nawijajcie, lajkujcie! Masz zaczerwienione oko. Dobre, nie banalne, powiem zwłaszcza na końcówka. Gazem po pakiety, lepsze od oryginału. Ponieważ lepsze od oryginału. Oryginał był słaby właściwie, z tego co wiem. Nie wiem, czy by się tutaj podniecać. Ale Polska, internetowa Polska, prawicowa, nie, przepraszam, nie prawicowa, patriotyczna, narodowa, ta, co ma wyczucie odpowiednie historyczne, się podnieciła, że jak można skandali w ogóle. No i właśnie niektórzy pisali teraz tak, niektórzy pisali petycje do władz różnych, żeby zakazać, żeby zabronić, żeby nie wolno, żeby kary, żeby piętnować w ogóle, że jak to można i że to skandal, że Lenin występuje w reklamie. No i takie były głównie reakcje. Właśnie, nie, to jest wygląda na to, że to była jedynie słuszna, prawidłowa reakcja na taką reklamę. Ja szukałem ludzi, którzy mają reakcję taką. Co za pierdoły? Nie będę z tą firmą, nie chcę mieć nic wspólnego, bo ta firma kompletnie nie ma wyczucia. Po prostu reklamuje swoje telefony, kojarząc je z Leninem? Że to taki fajny, kulasty koleś, bo miał brudkę, nie? Ja też mam, ojcze, to na cześć Lenina. Bo to taki super gość. Taki nasz gość. O ja, jaki luzak. No i teraz heja tak się do niego przypina, nie? Ja nie wiem, to jest dla mnie jakaś szczyt głupoty. Wszystko, co wiem o reklamie,
kazałoby mi się pozbyć takiej reklamy. Kazałoby mnie wyrzucić i skopać gościa, który mi taką reklamę załatwił. Po prostu to jest tragedia. Skojarzyć z tym, z komunizmem, z reżimem, jakimś takim mało miłym telefonem. No dobra. Dzwonią ludzie i ja chcę posłuchać, co mają do powiedzenia. Cześć, Batfuck! Siema, Martin. Jeszcze raz dzwonię dzisiaj tak w ogóle do ciebie. Super. Do kontestacji. No słuchaj, jeżeli już jesteśmy przy absurdach, no to dzisiaj na internecie znalazłem też pewien absurd, a mianowicie pedofilskie rajstopki. Słyszałeś już o tym, czy nie? Nie, ale zastanawiam się, jak mogą wyglądać. Pedofilskie rajstopki dopuścili gdzieś tam w Polsce na rynek. Mają na sobie jakiegoś kolesia i napis Do I Make You Horny, nie? No i to są dziecięce rajstopki. No i oczywiście wszystko już teraz, burza się podniosła, wycofali je, rajstopki wycofali z obrotu i zgłosili sprawę do prokuratury. I do prokuratury. O, to jest jedyna reakcja w Polsce. Prawie. Dobra, no to chciałem to tylko tutaj przytoczyć, tak, nie? No ładnie. No możemy zrobić taką ankietę. Co gorszego, pedofilskie rajstopki czy Lenin? No, ja myślę, że większość ludzi powie, że Lenin, znając Polaków, to tak. To nie, nic tak nie kręci Polaków jak polityczne różne takie problemy. No, nie, poważnie nie macie zdania na ten temat. Czy nikt nie odważy się powiedzieć, że faktycznie nie powinno się gloryfikować zbrodniarzy? No, Lenin jest odpowiedzialny swoją ideologią za nieprzyjemne rzeczy, parę nieprzyjemnych rzeczy. No tak, można powiedzieć z jednej strony, ale ja nie przeczę wcale. Czy ja mówię, że Lenin to był fajny gość? Ja mówię, że był fiut, był popieprzony trochę i wymyślił głupie prehistorie. Chociaż czasem miał może rację tu i tam, jak to bywa, ale nie o to chodzi w ogóle, nie? Bo mi się wydawało, że bardziej chodzi o to, że każdy, kto sobie zobaczy reklamę, sam na własny użytek decyduje, jak mu się to kojarzy, co z tym zrobić, czy się oburzyć, czy mu się spodoba, czy się nie spodoba i reaguje sam. W swoim życiu wprowadza zmiany, zakazy, nakazy, czy co tam chce. Ale tylko w swoim, a nie w życiu kogo innego. Na przykład firmy na H, samo, niestety wciąż, która sobie wymyśliła, że woli się kojarzyć z jakimś człowiekiem takim, jakiego sobie wymyśliła. Nie? Albo że jak zacznie, czy inaczej mówiąc, jak na przykład zacznie inna firma na inne H, reklamować swoje produkty, na przykład telefoniczne, hasłem gazem po zdrabkę czy coś tam. Jak to było? Jak to oni tam pokazywali? No gazem, tak. Po coś wiadomo, że tam Hitler idzie, prawda, ładny, rysunkowy, z fajnym wozikiem i mówi, ja tylko korzystam z sieci komórkowej, tutaj, nie? I gazem po doładowaniu. No nie wiem, dobra. Jacek dzwoni, zobaczymy, jaką ma opinię. Cześć! No, witam cię, Martynie, witam. A, cześć. Dawno mnie tutaj nie było, znaczy się w twojej audycji dawno mnie nie było. No, ale to jest taka historia, to o czym mówisz, to mi się przypomina, jak była taka historia krótko po tym, jak ten Breivik nabroił w swoim kraju. To była taka historia, że jakaś tam sieć sklepów takich z elektroniką, takich marketów, wycofali grę Call of Duty, ponieważ zanim Breivik zaczął swoją masakrę, to przygotowywał się na tej grze do tej masakry. W Call of Duty występuje jakiś Breivik, albo że jest mapa ze szkołą. No nie, ja zmierzam do tego, że chorobą naszych czasów jest poprawność polityczna, tak? Ale to i nie jest, absolutnie, czekaj, bo to nie jest poprawność polityczna. Poprawność polityczna polega na tym, żeby nie razić innych ludzi czymś, co ich tam może oburzać. A to jest, jak to nazwać, paranoja. Nie? No bo można sobie teraz powiedzieć, równie logicznie rozumując, że by wszystkim zabronić używania noży kuchennych, bo Breivik też miał taki w domu i ćwiczył sobie, rzucając w ścianę nożem, więc ktoś inny też może, na przykład zaczyna się od noża, nie zawsze, więc zabrońmy noży. No to jest paranoja, a nie poprawność polityczna. No wiesz, jest cienka granica między jednym a drugim, tak? Bo na przykład w Polsce jest taka ustawa, która zakazuje propagowania ustroju
faszystowskiego czy nazistowskiego ludzie bardzo często to mylą, pomimo tego, że jest to zupełnie coś innego. No. No to na przykład ja polecam, znaczy się, to jest oczywiście taki żart. I nie? Komunistycznego też przy okazji ta sama. Nie, ja polecam, żeby wycofać z obrotu taką grę Metro 2033, na pewno jest ci dobrze znana. No to a jest nie znam ewidentnie. No ja gram stare dobre gry, a nie te nowe jakieś. No ale Wolfensteina na pewno znasz, tak? Ja znam Pac-Mana i Jumping Jacka. W takie rzeczy się gra. No w każdym razie, można by wymienić szereg takich gier, szereg takich tytułów, w tym można by wymienić film o nazwie Upadek, tak, który zdaniem cytowany na YouTube. Zdaniem pewnych ludzi pokazuje to zło od tej takiej bardzo atrakcyjnej strony. No, tak jak mówisz, no jest to. Dobra, ale jaki masz pogląd na to? Moja, co? Tak? No co byś zrobił z tą reklamą? Właśnie jest mój pogląd. Ja bym nic nie zrobił. No to jest reklama, to jest sztuka, to jest jakaś forma ekspresji, tak? No ale że ludzie tłumaczą, bo naprawdę kupę ludzi w Polsce, parę milionów ludzi ma takie zdanie, że taka reklama zachęca do, albo gloryfikuje zło, no po prostu, coś złego. Mordowanie, śmierć, jakieś zbrodnie. No, tak uważają. To co im powiesz? No to nie. Nie wiem, to niech zorganizują jakiś kolejny marsz, a potem wszyscy zapłacimy za to w podatkach, tak? No ale właśnie oni tego chcą. No, za tych policjantów, jak to ty określiłeś, biegających jak w CS-ie, nie? Przecież to wszystko kosztuje, ludzie sobie z tego nie zdają sprawy, tak? No tak, nie. No, ale jak już mamy my Polacy wydawać na coś, to najlepiej na zabranianie antypolskich rzeczy. Dobra, dzięki, żeby jeszcze odbierać to innego. Na razie. To był Blacha, który powiedział całkiem sensownie dzisiaj. Ja odbieram teraz Patryka. Cześć, Patryk. No, witam wszystkich. Heja. Słuchaczy kontestacji. Heja, ci tam. No, witam cię, Marcinie. Ja dzwonię, no tak myślę, że sobie powiem, co sądzę na temat tej reklamy z Leninem. Nie żałuj sobie, można kląć. Nie, wiesz co, nie podoba mi się i tyle. I jeżeli mogę wybierać, to wolałbym takich reklam nie widzieć. Czyli jak zabronić tego? Jak byś tego zabronił? Nie zabroniłbym. Po prostu ja osobiście jestem, powiem, urażony tą reklamą, ale nie tak, żebym, nie wiem, żebym wychodził na ulicę i robił rozgruby. Ale czekaj, czemu cię uraża ta? Przecież ona ciebie nie obraża osobiście. Nie obraża mnie, denerwuje mnie. O, w ten sposób to powiem. Ponieważ ten człowiek narobił syfu i mojej rodzinie. W konsekwencji jego działania narobiły i mojej rodzinie. I wielu ludziom, których znam. No i temu fragmentowi świata, w którym przyszło mi żyć. No i kurczę, chciałbym, żeby trafił tam, gdzie udało się zepchnąć na przykład w Polsce Banderę Ukraińca, czyli w niebyt historii. A myślałem, że do piekła. Powiedzmy, to już zostawiam innym siłom, które zależą od nas. Bardzo chętnie zostawiłbym zadanie zepchnięcia go na margines dyskusji społecznej, a bardziej rozważań filozoficzno-historycznych na temat tego, co on zrobił. A uważasz, że nie powinno się rozmawiać o takich ludziach, żeby ich przypadkiem nie reklamować? Myślę, że powinno się o nich uczyć, ale żeby... No, widzisz, bo to jest bardzo cienka granica, kiedy pokażemy go w telewizji, żeby o nim porozmawiać, na przykład w jakimś dokumencie, albo w programie publicystycznym, a co innego, kiedy zaczynamy z niego robić symbol, który ma być atrakcyjny, no bo jeżeli używamy czegoś w reklamie, to ma być atrakcyjne. No i myślę, tak, ma być że przyciągające, tak. Dokładnie. No, ale to mi się wydaje, że to w ogóle nie wyszło, bo to jest taki chłopek, ale on jest jakoś... On nie jest przyciągający, on jest jakiś dziwny trochę. Inność trochę przyciąga. Moim zdaniem jest bardzo dobrze zaprojektowany, jeśli chodzi o logo, czy o to właśnie, że ma przyciągać wzrok. Moją uwagę zwrócił, bo rzadko kiedy patrzę na billboardy i na reklamy i faktycznie przyznaję, że kilka dni przed tym, jak zaczęła się ta cała awantura, zwróciłem uwagę na to, na reklamę, ale nawet z czystej przekory i z takiego zwykłego nielubienia człowieka. Nawet nie zainteresowałem się całą ofertą specjalnie. A myślisz, że sprzedaż... Że ja osobiście nie jestem za tym, żeby zakazywać takich rzeczy, ale też... No nie wiem, no. Jeżeli przyjmiemy to i nie pogadamy sobie trochę, że nam się to nie podoba, oczywiście nie w taki sposób, że wyjdziemy na ulicę i narobimy chlewu,
tylko no, ponarzekamy. No ja osobiście mogę sobie posiedzieć, pogderać, nie? Wydać tą złotówkę, tę złotówkę na rozmowę tutaj przez telefon, co niniejszym czynie, no to jeżeli nie będziemy robić w ten sposób, to nikt nie będzie wiedział, że nam to nie pasuje. Dla mnie nie pasuje. O. Mówić głośno? Tak, oczywiście. To tak. Jest zawsze wskazane. Dobra. No to dzięki. A jeszcze czekaj, pytanie na koniec. Myślisz, że im wzrośnie sprzedaż po takiej skutecznej reklamie, czy spadnie? Myślę, że wzrośnie, bo oferta wydaje się całkiem znośna, tak na, patrząc na reklamę. Pierwszy raz zresztą obejrzałem ją u ciebie, więc gratuluję. Jednak wiesz, no to zasada z polskiego busa. Ktoś tam powiedział przy okazji, że na polskim rynku wygrywa się ceną, a nie ceną, tym, jakimi środkami się dochodzi. No, taki... Więc tak, pewnie się zwiększy. Ale nie ze względu na reklamę, a na ofertę. No, dobra. No to dzięki. Dzięki, to na razie. Ciao. To był Patryk. Cześć. No więc macie swoje zdanie, to dzwońcie 222-195... Jeszcze raz. Telefon 222-195-321 albo przez Skype kontestacja.com. Dzwoni człowiek, który się podpisał jako komunista na czacie. Cześć! Ty naprawdę jesteś komunistą? W czerwonej koszulce. Ja powiem tak. Sam... Z braterskim pozdrowieniem, prawda? Tak, towarzyszu. Tak, z obywatelskim. Z Leninem, no sam Lenin mówił, że kapitaliści sprzedadzą nam sznur, na którym ich powiesimy, prawda? No. Natomiast tutaj reakcje są różne. No ja z początku zobaczyłem, że o coś ciekawego, ale tak naprawdę to jest sprzeczne w ogóle z myślą leninowską. No bo Lenin się w grobie przewraca, że jego się używa do reklamy kapitalizmu, tak. No swoją drogą tak, ja nie wiem, ile ludzi zwróciło na to uwagę. Natomiast, że dobra, to teraz poza ideologicznie, tak czysto marketingowo, no. Heja, już mówmy całą nazwę, pieprze. Dobra, to CH, prawo, przez CH. Tak. Przez, tak, no. Chuja. To ma target raczej taki młodzieżowy generalnie, to nie jest, to nie jest. No to ja wiem, no dobra, nie, ale... Dla ciebie, dla ludzi, nie wiem, już nawet po studiach, no nawet już nie... A ty myślisz, że młodzież kręci Lenin, tak? To jest taki... No właśnie nie, Justin Bieber. Lekcje historii są praktycznie już... uczy się kilka razy o Mieszku I i cesarstwie, nawet nie o Mieszku, tylko o tym, o cesarstwie mezopotamskim czy jakimś innym, prawda, rzymskim. Natomiast do Lenina rzadko kiedy się dochodzi, jeśli się dochodzi do Lenina... No to dobra, to jaki to ma sens, bo co, jakiś ekspert od młodzieży przyszedł do firmy na CH, na H i powiedział, hej, już wiem, co kręci młodzież. Justin Bieber, Dioda Elektroda i Lenin. No właśnie nie, skąd on tego Lenina wziął. Ja też tak nie wiem, jaki to ma sens. To nie rozumiem w ogóle. To znaczy, wiesz co, fajnie na przykład zareagował taki człowiek o ksywie Xavier, on ma tam profil na Facebooku i powiedział, tam wielu ludzi z lewicy się zgodziło, że ci wszyscy narodowcy oszołomi antykomunistyczni uratowali wizerunek Lenina przed komercjalizacją. O, to prawda. No, bo nie będzie już się go używało w takich tandetnych reklamach. Właśnie. No nie wiem, poważnie się podejdzie do niego. Chyba, żeby, nie wiem, żeby sprzedawać jakieś dzieła Prokofiewa i innych tam składanki pieśni rewolucyjnych, to wtedy można użyć Lenina, ale wiadomo... Właśnie, że... zauważyłeś coś, czym ja to chciałem skończyć tą rozmowę, czyli że brak poczucia humoru zawsze obraca się przeciwko tym, którzy właśnie walczą z czymś bez tego poczucia humoru. I właśnie po prostu... Ci, którzy walczą z wizerunkiem Lenina, tym śmiesznym z reklamy, tym samym robią z niego kogoś poważnego, z kim się trzeba liczyć, kogo nie wolno ośmieszać. Przecież reklama go ośmiesza. Tak, nie wolno go ośmieszać i należy o nim gadać tylko na poważnie, przez co nadal będzie się o nim rozmawiało na poważnie, bo trudno go przemilczeć. Zresztą ty sam słusznie powiedziałeś, tylko mnie nawet zdziwiłeś, ale że warto o nim rozmawiać, bo warto. No ważny gość, nie? No trzeba. No, ważny i dzięki temu nie będzie ośmieszany, więc ktoś to usiądzie, na przykład ja, na takim Leninem potraktuję go poważnie i przyznam mu wiele racji. A tak to by był ośmieszony przez reklamę Heja. No to macie teraz wszyscy
patrioci głupole. Było zostawić? Było zostawić? No, a tak to będziecie mieli wroga teraz. To znaczy tak, Lenina. I to jest, jeszcze jest inny aspekt przeciwko tym wszystkim patriotom, głupolom i tak dalej, że po prostu później traktuje się tego Lenina dosyć jednoznacznie i przy poważnej dyskusji historycznej taki patriota, głupol wypada totalnie tandetnie. Wypada, niestety. Każdy, kto nie ma poczucia humoru, zawsze wypada tandetnie w każdej dyskusji. Wypada, bo na przykład ktoś może, jakiś historyk może powiedzmy powiedzieć, że Lenin z drugiej strony bronił idei niepodległości przeciwko na przykład jakimś tam dziwactwom Róży Luksemburg i tym innym, prawda? Bo Było i tak. Bo czytałem o prawie narodów do samostanowienia i tak było rzeczywiście. Czytałem i teraz wiem. I w tym momencie jakiś tam inny patriota może być głupi. Tym bardziej, że ktoś tu jeszcze na koniec... No bo wiesz, o co chodzi, bo niektórzy ludzie mają mózgi binarne i nie potrafią zrozumieć, że ktoś może nie być albo zły, albo dobry, tylko ma mieć różne jakieś tam aspekty. Więc jak mówisz, że Lenin, pokazujesz przykład, że coś tam było niezłego w Leninie, to tymczasem, to tym samym, przesuwasz mu ten przełącznik, nie, z jednego na drugi, bo on ma tylko dwa stany, zły albo dobry. Czyli mówisz, że Lenin był dobry. I on tak ci powie, ten pan z mózgiem binarnym. I dlatego potem... Ja wiesz, co, też coś takiego mówiłem, właśnie trochę od tego binarnego odchodzę i więcej czytam takich ludzi jak Lenin, Gomułka i tak dalej. To ludzie binarni cię zabiją. To ja cię zrzucam, żeby ci nie robić przykrości. Na koniec, możesz jeszcze? Mhm. Właśnie tak a propos, co z tym Leninem i tych innych oszołomów, to tutaj jednym z takich jakby autorytetów na pewno na tych prawicowych oszołomów jest profesor Paweł Wieczorkiewicz. Tutaj na czacie koleś o pseudonimie Olo przywołał historię Związku Radzieckiego według tego Wieczorkiewicza. Nawet niedawno przesłuchałem cały tych 82 odcinków 10-minutowych. No i na przykład on tam totalnie jednoznacznie, nawet on się totalnie źle o Leninie nie wyraża, a zresztą zaznacza, że Lenina uratował nie tyle ile geniusz rewolucyjny, ale w krytycznym momencie uratował go nasz idol naszych tych wszystkich prawicowych oszołomów, czyli Piłsudski. O, to ironia. No. Tutaj to by Korwin się zdenerwował, że ten jak to nasz polski, przecież to socjalista, straszny, tfu, Piłsudski. Dobra, to, to już jest w ogóle binarność bez jedynki. To jest jakaś... No dobra, no nie ma pół bitu. Dobra, dzięki, na razie. Cześć, to był Cookman. I rozpętał dyskusję na czacie Rindiuk. Lekcję historyczną, widzę, zaczął. I mówi, Lenin sprawił, że chłopi feudalni mieli jeszcze gorzej niż za cara. No. I z tego prosty wniosek. Nie wolno robić reklam z Leninem, bo było gorzej niż za cara przez Lenina. I to... Tak. Nie, dobra, ale wiecie co, bo jest jeszcze inny aspekt, czy jest coś takiego jak granice poczucia humoru, granice dobrego smaku, nie? Bo ludzie mówią, że jest coś takiego. Więc granice, no, ja bym powiedział tak, że jak ktoś tak mówi, to już pokazuje, że blisko mu do binarności, że on ma jeden świat, jedno podłoże i jeden kontekst. Inaczej mówiąc, traktuje sobie głupkowatą reklamę razem z kontekstem reklamy, która jest umowna, głupawa, mało poważna, wiadomo, że nie na serio. Ten kontekst traktuje na równi z rzeczywistością historyczną. I się oburza dlatego, bo teraz on myśli sobie, ten pan binarnie myślący, podwójnie, tam dobry, zły, z prostym mózgiem, z jednym tylko wybrzuszeniem, prawie coś jak kura. Więc on sobie myśli tak, że... Ja rozumiem, ja mam tylko jeden świat. Ja nie rozumiem, że może być kontekst reklamy, kontekst historii, że kontekst kabaretu może być, kontekst audycji radiowej, czy jakikolwiek kontekst. W ogóle nie ma czegoś takiego. Jest jeden świat, panie! Jak Monty Python pokazuje Hitlera, to jest skandal, bo tam oni się z niego śmieją, a jego nie wolno się śmiać, bo to nie było śmieszne, jak gazował Żydów. No. Ale mi chodzi o to, że ludzie, rozróżniajcie trochę kontekst, bo tutaj jest ta sprawa dystansu. Dystans polega na tym, żeby umieć spojrzeć z oddalenia i zrozumieć, co się w ogóle mówi, w jakim kontekście. Na przykład, to patrzcie sobie na to, znalazłem w internecie piosenkę, która jest skojarzona dokładnie w taki sam sposób, z wizją, z innego kontekstu. I oczywiście efekt jest śmieszny, bo o to chodziło, żeby było śmiesznie.
I to była jedyna intencja. Tutaj nie ma naprawdę intencji obrażania, żadnego podłoża, nic nie miał do powiedzenia właściwie ten, kto to zmontował. Ale pokazuje to przykład, że pomieszało się dwa konteksty po to, żeby było śmiesznie. I dlatego ja mówię, że nie ma się co oburzać. Ale myślę, że wielu ludzi, jak zobaczy to, co teraz wam puszczę, będzie powiedzieć, że to jest oburzające, że to jest brak dobrego gustu, smaku i w ogóle nie powinno tego być. A niektórzy nawet powiedzą, że w ogóle to powinno się zabronić takich robienia sobie jaj. Ojej, zobacz, Misiu, spadł śnieg! O, chyba przyszła zima. No, ojej, tyle zabaw zimowych na nas czeka! Przyszła zima biała, śniegu nasypała, zamroziła wodę, staw przykryła lodem. Tupu, tup po śniegu, dzeń, dzeń, dzeń na sankach, skrzypu, skrzyp na mrozie, lepimy bałwanka. Tupu, tup po śniegu, dzeń, dzeń, dzeń na sankach, skrzypu, skrzyp na mrozie, lepimy bałwanka. Misiu, zbudujesz nowy karmnik dla ptaszków? Dobrze, spróbuję. Kraczą głośno wrony, marzną nam ogony. Mamy pusto w brzuszku, dajcie nam okruszków. Tupu, tup po śniegu, dzeń, dzeń, dzeń na sankach. Skrzypu, skrzyp na mrozie, lepimy bałwanka. No dobra, no i wystarczy. To jest dla tych, którzy nie mieli wizji, bo słuchają. W piosence występował Adolf Hitler. Znaczy zdjęcia dokumentalne, historyczne zdjęcia z II wojny światowej, łącznie z Hitlerem, z wojskami, z Wehrmachtem, zdjęcia jakichś tam armat odpalanych, jak sobie żołnierze tupią po śniegu. Okej, okay, to jest mniej więcej to samo, co reklama Heja, prawda? Czy nie? Według mnie to jest dokładnie to samo. Jaka jest reakcja ludzi na czacie? Dobre pytanie. Na co? Oburzające czy nieoburzające? Dużo ludzi się śmiało i myślę, że to tylko o to chodziło i myślę, że absolutnie słusznie. A jeżeli nawet ktoś nie rozumie tego, to powinien rozumieć koncepcję wolności słowa i dać ludziom się śmiać. Jak nie rozumiesz, dlaczego coś jest śmieszne, to się odwróć, bo wyjdziesz na człowieka bez poczucia humoru. Słuchacie Radia Kontestacja, radia, w którym rozumiemy, co to jest wolność. Wyprzedali! Zaprzedali! Nie ma Polski! Ja, ale za Hitlera nie cenzurowali internetu! I do ostatniej kropki na tym pierdzie! Żydzie, kurwa! Kontestacja. Tak, dobra, odbieram. Dzwoni Mariusz, z nami jest. Cześć Mariusz, co ty sobie myślisz o tym wszystkim? Cześć, tak w związku z tematem mam do ciebie pytanie. Fajna piosenka? Bardzo. No, ale ty jesteś, nie lubisz komuchów i... Nie, Hitlera. Nie lubię, ale mam takie pytanie. Czy wiesz, gdzie leżą Niemcy? W grobie? Nie wiem, co chodzi. Pod Stalingradem. Jaki żarcik był. No to w temacie. Ale ci powiem, że uśmiałem się, to było po prostu kapitalne, ten filmik. Ten? No, no tak, to tup po śniegu. No dobra, no ale czy ktoś się może obrazić? I czy będzie miał rację? O, to tupu. No. No cóż, no jego powiedzmy, jedna jest zginęła. Taka scena, że mogłaby drażnić, jak tam jest coś tam, że Misiu zbuduj karmnik, a tam Hitler. Dobrze! To no, po ale... prostu mnie rozwaliło. No komuś się może skojarzyć to z czymś, co go złego spotkało, albo jego rodzinę, no. No dokładnie, mogłoby, ale to czy jeżeli może ktoś nie ma takich, prawda, bardzo negatywnych skojarzeń i nie ma jakichś, nie wiem, no takich, wiesz, w najbliższej rodzinie i tak dalej, to jednak, to czy, może inaczej, do tego się nie da podejść bez dystansu. To czy wiem, że są ludzie, którzy potrafią, tak, są zdolni i potrafią, ale... Dużo ludzi podchodzi tak, no. No ale czemu krytykują reklamę Heja? No to jest właśnie, to jak mówisz, że się nie da? No przecież pół kraju się oburza na tą reklamę. Ja powiem ci, że ja akurat widziałem ją chyba od połowy, tylko raz ją widziałem w telewizji. Tak to co tam było, to mi powiedz, bo ja nie widziałem całej nigdy. No mniej więcej to samo, to czytam ten Lenin coś tam, że mówi o tej rewolucji, ale powiem ci, że dużo było tej, no, komunistycznej symboliki, wiesz, gwiazdy, sierpy, młoty,
No tak. Te takie pięści, takie, wiesz, co tam też symbolizowało ten Związek Radziecki, wiesz, tam latały w te i w tamte. Jeżeli wyjdziemy z założenia, że według tam u nas prawa jest propagowanie komunistycznej ideologii zabronione, no to jak najbardziej się można ostro przypieprzyć do nich. Tak po prostu, wiesz, to było propagowanie? Na to, jak to... A nie? No nie za bardzo, bo historyjka. Historyjka to jest propagowanie, no to jest... Historyjka, no to nie było jakieś zachęcanie do... ideologii. Przecież tam w ogóle nie było ideologii, tylko były symbole kojarzące się zresztą z ogólnym klimatem, a nie z ideologią miały się kojarzyć, nie? Tak, to tak jakbyśmy zrobili piosenkę o Zjednoczonej Europie i by tam swastyki i wrony nazistowskie latały, więc... Nie, bo to już jest... tu już coś mówisz politycznie. Znaczy, tu już masz coś do powiedzenia. Oskarżasz Unię Europejską o... jakieś tam klimaty faszystowskie czy nazistowskie, czy tam jakieś inne. Właśnie, jedną i to jest wymowa tego, wyraźnie. Ty pamiętasz popularność koszulek z Che Guevarą? No, pewnie. I mnóstwo ludzi to nosiło, tak, tak. I potem no może właśnie, taka... ty, może ta, sieć na H, ona chciała wywołać takie zjawisko, że teraz wszyscy zaczną wchodzić z koszulkami z Leninem. Nie, akurat czego innego chciałem... powiem ci tak. Była nagle taka akcja hejtowania ludzi, którzy noszą te koszulki z Che Guevaru, takiego mocnego propagowania, że to był zbrodniarz i tak dalej, prawda? Mm-hmm. No, tak. I co by nie mówić, trochę podziałało. W sensie nagle się ta liczba ludzi, którzy nosili Che Guevara dlatego, że to jest modne, zmniejszyła radykalnie. Myślę, dlatego? Ja myślę, że się znudziło i bez akcji by był dokładnie ten sam efekt, nawet lepszy. Bo ludzie łatwiej zapominają, jak się im nie gada ciągle o czymś. Tylko sami siebie po prostu się znudzą, zapomną. Nie wydaje mi się. Wiesz, pamiętam kiedyś, jak był taki film akurat amerykański, pokrótce dokumentujący postać Che Guevary. I tam były różne śmieszne sytuacje. Na przykład był taki murzyn, który gdzieś tam w swojej twórczości, jakiś raper, że coś tam, że ja jestem jak Che Guevara, coś tam sobie rapował, a potem dali jakiś cytat z Che Guevary, co Che Guevara sądzi o murzynach. Generalnie sądzi, że to są pijacy i w ogóle się nie nadają do roboty i że powinno się ich tam zostawić, bo to są tacy, wiesz, podludzie generalnie. Wow. Mówi, że gość chce jak, być jak Che Guevara, no nie? I tak, wiesz, ileś takich rzeczy. Na nie, to jest zwykła głupota, brak wiedzy historycznej, no i tyle. No, dokładnie, ale tu bym trochę, może inaczej, tych ludzi, w zasadzie można powiedzieć, tych samych oburzał ten Che Guevara, prawda? Mhm. To jest jednak propagowanie zbrodniarza, noszenie go na koszulkach i tak dalej, no i w pewnym sensie jest. No, noszenie na koszulkach to było propagowanie, albo było utożsamianie się, ale poczekaj, bo to nie o to chodzi, to jest propagowanie. Tak naprawdę taki człowiek sobie sam robi tylko krzywdę. Tak naprawdę my powinniśmy reagować na tego, kto nosi koszulki i robi reklamę. Powinniśmy my nasz stosunek do niego zmienić i tyle, bo to jest właściwie najważniejsze i najlepsze, co możemy zrobić. Ja myślę, no że na przykład obroty myślę, tej firmy... Ja myślę, że jest po prostu negatywny, tak? W sensie... No tak, znaczy, na przykład ta firma będzie kojarzona absolutnie negatywnie przez tych wszystkich ludzi, którzy źle kojarzą Lenina. I już, zrobiła sobie koszmarną antyreklamę. Czy oni nie chcieli trafić w te sympatie ludzi do PRL-u? Wiesz, tam ludzie wspominają, że tam... Może. Sensowniej byłoby oczywiście zrobić Gomułkę, tak? To wtedy byłoby racjonalnie, tak? Proszę, a oni po prostu chcieli nawiązać do komunizmu, bo im się, nie wiem, skojarzyło. No właśnie, no coś im się popierdzieliło po prostu. Jak byli, wiesz... Ja młodzi, myślę, że jak prawda, to jest taka sieć, jak to jest sieć taka dla młodych ludzi, to bardzo możliwe, że tam też pracują młodzi ludzie, a że młodzi ludzie w Polsce dużo historii się nie nauczą w szkołach, to im się coś popierdzieliło po prostu i pomyliły im się osoby albo coś i poszło do produkcji. Że, a co tak, to miał być kiedyś, Lenin? A nie, a sorry, to mi chodzi o kolejne. Wywiad ze Skibą z Biktyca i on mówił, że właśnie widzi taką rzecz, że strasznie dużo ludzi, tam jedynie ten komunizm, w sensie młodych ludzi, wiesz, zna z filmów Barei. I mi się wydaje, że taka fajna epoka była, gdzie było dużo śmiechu i no, i tam kilka rzeczy, powiedzmy, nie było, no nie? No, to zabronić no, Barei. Straszny teraz. System, tam, wiesz, ludzi zabijano, tak prześladowano i tak dalej, a tymczasem... Tak, ale no, bez przesady, dzisiaj... no, proporcje trzeba zachować, w większości jednak nie zabijano, nie? I nie prześladowanko, sobie ja normalnie tam żyli. W historiach, że wiesz, po prostu byli ludzie, którzy zwijała milicję i potem nie wiadomo, co się z nimi stało, po prostu byli, znikali. Wiesz. Pewnie dużo było, ale w stosunku do całego kraju, no to bez przesady. Bo ja czasem widzę inne filmy, z których wynika, że wszyscy, którzy żyli w PRL-u, to normalnie wszystkich wsadzali do pierdla, połowę zabili, nie? A resztę prześladowali i każdy miał złamaną rękę, co najmniej raz był skuty tam przez tak, bomb, przez ZOMO. Ja, no, można ludzie... to różnie przedstawiać, ale z drugiej strony, tak właśnie jak sobie zawsze wspominam o tym komunizmie i propagowaniu tego komunizmu, ja sobie przypominam taki
filmik, gdzie jakoś tak było świeżo po upadku tej komuny i siedzi takich 5 czy 4 solidarnościowców i tam mówią o Gomułce, że no przecież on zadłużył państwo polskie tak, że nasze dzieci będą to spłacać, prawda? Mm-hmm. A ty tak sobie patrzysz na Tuska. Myślisz, no kurwa, no czym wy no się tak przejmowaliście wtedy, prawda? Co to były co za to problemy? Za długi? Co wy wiecie o zadłużaniu się? Dobra, dokładnie, to dzięki. Tyle. Cześć. To był Mariusz. Ja tak sobie myślę, że było właśnie tak, że tam dużo młodych ludzi pracuje, nie kumaci, trochę historii nie znają i przed jeden mówi, zrób mi reklamówkę, żeby się kojarzyło z PRL-em, bo ludzie, nostalgia będzie teraz. Bo rozprzedajmy dla młodych ludzi, to oni akurat bardzo dobrze PRL pamiętają i mają nostalgię, ci młodzi ludzie, do stania w kolejce po XI i kawę. No to mówię, tak, dobra, robię o Leninie, kazali, nie, zrobili teraz i teraz... Jest, nagle się okazało, że ups, to przecież to był Lenin, coś ty zrobił w ogóle, no zrobiłem, kazałeś mi, nie, o Leninie, wiesz, a co, ja mówiłem Lenin? Nie, bo przypomniał się taki kawał, że przychodzi facet do lekarza i mówi, moja narzeczona mnie prosiła, żebym się wykastrował, i lekarz mówi, co? Nie, no żebym się, kastracja, nie, i... No dobra, nie, tam się upewnił, że no na pewno kastracja, tak, bo kastracja, nie? No i budzi się po tej operacji, już nie ma tego, co trzeba. I lekarz się w końcu pyta, ale właśnie to dlaczego pan chciał się tam kastrację była, nie? A facet mówi, no bo, wie pan, moja żona jest, prawda, z wyznania mojżeszowego i ta religia wymaga, żebym się obrzezał. Nie, ta religia, kurde, spaliłem bakawał. W każdym razie mówi, ta religia, no, wyznaje mojżeszowego, no nie? I lekarz mówi, no to chodzi o to, żeby się pan obrzezał. To czemu się pan nie chciał obrzezać? A co ja powiedziałem? No, kurde, ale spaliłem kawał tragicznie, po prostu tak spaliłem kawał. Wyłączam ten program, nie ma tego problemu. Dobra, jak będziecie komuś cytować, to wytnijcie ten kawałek, po prostu wytnijcie, ale mi głupio. Ale plus jest taki, że można przynajmniej na podstawie tych informacji, co powiedziałem, odtworzyć kawał. Dzwoni futrzak. Odzwonił, ale już nie dzwoni. Halo, gdzie ty jesteś? Odebrałem czy nie w końcu? Ale jaja, zniknął mi sprzed palca. O, już jest z powrotem. Cześć, futrzak z Rzeszy. Tak, dobry wieczór. Dobry wieczór. Dobry. Tak. Tak, ja tak chciałem na ten temat, bo to troszeczkę przypomina, znaczy ta reklama miała coś innego, inny aspekt, którego tutaj nie poruszyliśmy, jaki? Mianowicie nieważne jak o nas mówią, ważne, że mówią i nie mylą nazwiska. Ja to myślałem właśnie, że ktoś to powie, ale to wcale nie działa, tak, to nie jest rola reklamy wcale. To jest jedno. No dlaczego? No teraz powtarza się, wszyscy o tym dyskutują i... Tak, ale reklama ma przede wszystkim wywołać w umyśle tego, kto ogląda, skojarzenie z produktem albo z marką, albo z kolorem. Nie jest bardziej na przykład taka dyskusja była, że pewne linie lotnicze, nie ci od Dreamlinera, tylko ci tanie linie lotnicze, że będą, że będą oferować miejsca stojące. Oczywiście to jest niezgodne z przepisami, ale to nie miało najbliższego znaczenia. Po prostu były na ten temat dyskusje i powtarzali nazwę tych linii lotniczych. To jest co innego. No to tak, tylko że chodzi jeszcze o skojarzenie. A co to, ta firma sama sobie puściła plotkę, czy to raczej konkurencja? No, to była prawdopodobnie, nie znam dokładnie przyczyny, skąd to się wzięło. W każdym razie informacja poszła po mediach, były artykuły, były dyskusje i była nazwa linii lotniczych powtarzana. No tak, ale to, co zostaje po takiej akcji, to odruchowa niechęć, która zostaje w umyśle kogoś, kto sobie zapamięta tą informację, bo mu się skojarzy linia tania ze z miejscami stojącymi i będzie czuł odruchową niechęć na myśl, żeby kupić bilet. No tak samo ja czuję niechęć do tej firmy komórkowej, bo mi się kojarzy już z Leninem, a ja nie znoszę gnoja. Ja się po prostu z tego śmieję, no fakt jest faktem. Ja też, ale mi się źle kojarzy, fatalnie mi się kojarzy teraz. Kojarzy mi się z komunizmem, z czerwonością, z rusycyzmami. No nie za bardzo, no rusycyzmy to akurat lubię, ale reszta mi się, zostało mi źle, złe skojarzenie w głowie.
Tak, mi się też powinno, bo ja pierwszą dwóję dostałem w szkole, bo była praca domowa wkleić obrazki o Leninie, no i ja zapomniałem tej pracy domowej i dwóję dostałem. No tak, czyli byłeś kombatantem walki z reżimem. Tak, no. Dokładnie. Dobra, dobrze. Trzymajcie się. Dzięki, dzięki. No właśnie, to jeszcze mógł Powuczak powiedzieć, sobie tam zasugerować, że no to dlatego wyjechał z kraju, no bo właśnie, to przez tą pracę, przez walkę z reżimem. Przy okazji, ja zrobię taki mały przerywniczek i pokażę wam, kupiłem sobie laser. Tak działa laser. O, nie widać, widać? Świeci, ale nie pokażę. Ale widać za mną w studiu już taka kropka, o, prawdziwy laser. Zaświeciłem wczoraj do nieba i na niebie, na chmurze była kropka moja. Dotknąłem nieba. Touch the sky. W ogóle. Dzisiaj jestem taki ożywiony, w ogóle, bo za tydzień nie będzie mnie w Polsce. Zgadł ktoś zagadkę z początku audycji? Czy nie? Dlatego jestem jakiś zadowolony, jakiś, kurde, wyjeżdżam. Nie, no jeszcze tam wrócę pewnie, bo to na jakiś czas tylko. Ale za tydzień raport Martina będzie z Wielkiej Brytanii nadawany. Jak dobrze pójdzie? Nie, fajnie, nie? Jakoś mi od razu weselej. Od razu jakoś życie we mnie wstępuje. Kurde, wreszcie z normalnymi ludźmi będzie można pogadać. Ja. Kapitalizm głupcze pyta do Zambii? No, wiesz, Zambia nie jest jeszcze w Wielkiej Brytanii, szkoda. Tak, United Kingdom to ten kraj, który chce wyjść z Unii Europejskiej, Rindiuk. No, który... No, wielu ludzi ma sympatie takie, że już są gotowi do wyjścia, prawda? No, ale żeby Polska mnie pożegnała prawidłowo, to kupiłem sobie bilet z lotniska w Modlinie. Miałem lecieć. No i za tydzień. No i właśnie dostałem dzisiaj maila, który mówi tak, przeczytam wam, z firmy, którą lecę, Wizz Air, mówi tak. Szanowni Państwo, z przykrością informujemy, że nastąpiła zmiana dotycząca państwa lotów rezerwacji. Wizz Air bardzo przeprasza za wszelkie niedogodności, które ta zmiana może spowodować. Jaka to zmiana? No, że lecę z innego lotniska, Warszawa Okęcie, Warszawa Chopin. No i tam na końcu piszą, dziękujemy za zrozumienie. I takie, tak mówię, mrugnięcie okiem. Nie no, nie mam mrugnięcia okiem, ale ja się domyślam, że jest. Dziękujemy za zrozumienie. Nie, ja rozumiem. Dlaczego świeżo oddane do eksploatacji ognisko, lotnisko jest zamykane parę tygodni po oddaniu, bo ma dziury w pasie startowym. Ja rozumiem, to jest, bardzo proszę, zrozumienie ma pan pełne ode mnie, panie prezesie Wizz Air. Wszyscy pana rozumiemy, cały kraj pana rozumie, każdy pana rozumie, nikt się nie dziwi w ogóle. Bo to w ogóle, to jest jakieś dziwne, nie? No, więc lecę sobie z innego lotniska, bo moje lotnisko ma dziury. Nowe ma dziury. To już chyba lepsze stare, rzeczywiście. W Polsce nie kupujcie nowych rzeczy, bo nowe są gorsze niż stare. Co właściwie by się zgadzało, taka ogólna zasada w Polsce, nie? Na przykład pociągi dzisiaj jeżdżą wolniej niż za PRL-u. Jak niektórzy wiedzą pewnie. Jeżdżą wolniej, tak, naprawdę, tak jest. No. Dlaczego? No nie wiem, jak latają samoloty, no może też wolniej. No ale, wiecie, za PRL-u nie było tak, co by nie mówić o tych różnych rzeczach, że jak zbudowali lotnisko, to je trzeba było zamykać po tygodniu, no bo w dziury wychodziły. No bo trzeba było zamykać po 3 latach, no bo rzeczywiście były te dziury, albo trzeba było łatać, ale jakoś... Nie wiem, bo to wtedy się chyba... Wszystko było gorsze, jakość była gorsza wszystkiego, wszyscy byli leniwi, ale i tak był lepszy efekt niż dzisiaj. No to jest w ogóle niezrozumiałe dla mnie. Jak to jest możliwe? Przecież to jest tak łatwo teraz. Kupuje się gotowe materiały, nie trzeba tam mieszać betonu z psim gównem, czy w jakichś proporcjach, żeby pas startowy z tego zrobić. Ja nie wiem, no... Jest wszystko dostępne. Nic tylko kupować, kłaść, tylko się trzymać specyfikacji, robić z jakąś dyscypliną, z organizacją. Tylko tyle wystarczy. Wszystko jest gotowe. I nie da się, no, w tym kraju nic. W każdym się da, w Polsce się nie da. Kurde, co za unikalny kraj. Muszę tu wrócić. Normalnie zanudzę się, jak stąd wylecę. Tego się boję, tylko się boję tego. Printer mówi, ale jak się kradnie przy okazji, to zawsze coś nie wyjdzie. Kradnie. Wiecie co, ja nie wiem, czy to, no to jest jedna rzecz, że się kradnie, ale ja sobie znalazłem taki artykuł o na przykład budowaniu dojazdu do lotniska Modlin. No to mówię, w każdym normalnym kraju zaraz się pojawia
z 5 albo 10 przewoźników autobusowych, pociągowych, każdych, którzy no widzą interes, bo ludzie muszą jakoś dojechać na lotnisko z miasta, nie? Nie, i zaraz tam busiki kursują czy coś innego i już, samo się zrobi. Ale w Polsce nie! W Polsce to musi być centralnie zarządzane odgórnie, musi być komisja specjalna, muszą być zasady. No więc budują teraz dojazd pociągiem. No i nie zbudowali do tej pory. Już wiedzieli, że lotnisko ma być. Tak, przez lata było wiadomo, ale nie da się, nie zdążyli. Dlaczego tym razem budowa się nie rozpoczęła jeszcze? Bo ekolodzy muszą wydać pozwolenia. To się nazywa decyzja środowiskowa, ustalająca, jak należy budować tory, by nie zaszkodzić przyrodzie. Czyli na przykład nietoperzowi. Więc dlaczego nie możesz dojechać do lotniska w stolicy kraju, w którym mieszka 40 milionów ludzi w środku Europy? Bo tam przecież mieszkają nietoperze w zamku obok. Dlatego. I ptaszek ci siedzi gdzieś i się przestraszy, jak będzie pociąg jechał. Dlatego, nie? Ja nie żartuję, poważnie mówię. Więc cytuję tak. Warszawska Regionalna Dyrekcja Ochrony Środowiska, która ma sobie takie mniemanie, jaka jest długość tej nazwy zapewne, wydała właśnie, brawo, długo oczekiwaną decyzję. Pozwoliła budować tory. Brawo! Ale pod kilkoma warunkami. I lata im zajęło, żeby wymyślić te warunki. Warunki są takie. Trzeba będzie wywiesić 100 budek lęgowych dla ptaków. Tym się ma zajmować ten, kto buduje kolej. 100 budek lęgowych dla ptaków. Na przebudowanym fragmencie drogi krajowej nr 62 trzeba będzie położyć tak zwaną cichą nawierzchnię. No, żeby nie pobudzić sikórki. W sąsiedztwie twierdzy Modlin. Co tam jest za twierdza Modlin jeszcze robi? Zburzyć to w cholerę, zbudować jakiś parking do jasnej cholery. Albo kino, albo cokolwiek. A nie, kurde, twierdze i bagna. Cała Polska twierdze, cmentarze, bagna i pomniki. Won z tym wszystko rozpieprzyć to, wysadzić. Brunona tam zaprosić, żeby sobie ćwiczył. Niech wysadza wszystko w cholerę. Cegły sprzedać, zbudować tam coś dla ludzi, nie dla ptaków i dla trupów. Kurde, co to jest Polska, noc żywych trupów? Culo del mundo, jakaś dupa świata, jest gorzej niż dupa świata. To jest kraj nieżywych ludzi. To jest, no mówię, noc żywych trupów. Polska, PRL dawniejszy. No, w każdym razie, w sąsiedztwie tej twierdzy Modlin pociągi w okresie od marca do października będą musiały jeździć wolniej. Jak wolno? 50 km na godzinę. To ja, kurde, rowerem szybciej jadę. To ja sobie chyba wezmę wypożyczalnię rowerów, zrobię dla tych, co dojeżdżają na lotnisko. 50 km na godzinę pociągiem? W XXI wieku? Pociągi są w tych czasach po to. Wiecie, po co są pociągi w normalnych krajach? Pociągi są drogie, po pierwsze. Po drugie, komfortowe. Po trzecie, najważniejsze, szybkie! 300 km na godzinę, a nie 50! Po kija komu pociąg, co jedzie 50 km na godzinę, to se weźmie autobus. To se weźmie, kurde, hulajnogę se weźmie. Rykszę! Z jakimś silnym gościem to dojedzie szybciej niż ten pociąg. Bo się pewnie jeszcze musi zatrzymywać parę razy, żeby, nie wiem, żeby przytulić kota po drodze. 50 km na godzinę! Dojazd na lotnisko, jak się wszystkim spieszy, pogięło kogoś naprawdę? No dobra, no nie, no ale no wiecie, budki lęgowe są ważniejsze niż wszyscy ludzie w tym kraju. No więc chodzi o to, żeby ograniczyć hałas, uzasadnienie, żeby ograniczyć hałas, który mógłby szkodzić nietoperzom zamieszkującym podziemia twierdzy. No, rozumiecie? W podziemiach mieszka nietoperze jakiejś twierdzy obok. I jedynym rozwiązaniem jest to, żeby cały kraj zwolnił do prędkości 50 km na godzinę, bo tam nietoperze są w piwnicy! Że więc, jakby ktoś zrobił dobry uczynek, chcesz zrobić dobry uczynek mieszkańcom tego kraju, którzy chcą latać po świecie, szybko dojeżdżać, weź idź i je wytruj wszystkie, te nietoperze. I natychmiast zniknie cały problem. A tak to tam mieszkają i musi się dostosować cały kraj. Nie? Miliony złotych na to trzeba wydać. Co tam jeszcze trzeba będzie ostatniego? A! Przez 5 lat trzeba będzie dokładnie liczyć, ile nietoperzy śmiertelnie zderzy się z pociągiem. No, czyli maszynista, zamiast się skupić na jeździe, to on będzie miał teraz kartkę, bo żeby miał komputer czy coś, to stary, to jest tyle procedur i pozwoleń i wszystkiego. Się nie wiem, prąd trzeba dostarczać, ekolodzy się nie zgodzą znowu. Więc ma kartkę i ołówek, też polski ołówek, czyli za 20 zł.
z koncesją unijną, ekscesją. I będzie notował, patrzył na szybę, ile się wpierdzieli w nią nietoperzy, jak jedzie. Będzie musiał obserwować szybę. O kurde, nietoperz, dawaj kartkę. O godzinie taki, piszę protokół. 4 strony, w 5 kopiach. I pytaj. O godzinie, zatrzymujemy pociąg, tak. O godzinie tej, tej, Gacek przypierdzielił w prawą szybę, wygląda, że ma złamany ząb i chyba skrzydło mu trochę zwichnął sobie. Ale zaraz zapytam go, jak się czuje. I wysyłamy, nie? I jedno, do zarządu Warszawskiej Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska. Potem do jakiejś centrali tam jeszcze, do ekologów w Unii Europejskiej i wszędzie. Bo się, kurde, nietoperz wpieprzył w pociąg i trzeba liczyć, ile ich było. Dokładnie, no, dokładnie. Ze względu na dobro gacków, nietoperzy, tory w rejonie twierdzy mają być osłonięte 2 ponad 600-metrowymi szpalerami ekranów akustycznych wysokich na 5 metrów. Ta-da! Nie pamiętam, żeby ktoś robił szpalery wysokie na 5 metrów dla ludzi. No ale dla nietoperzy wszystko, prawda? Polak ma serce dla zwierzątek. Jakże nietoperz, kurde, ma płot na 5 metrów, liczy się ile tego. Dla kontrastu, akurat ktoś mi przysłał artykuł z Gazety Wyborczej. Lenin, Wyborcza. O paniach, które uciekły do Polski z Syrii, gdzie się toczy wojna. No i uciekło 15 pań, 5 już wróciło z powrotem z Polski. Dlaczego? No bo wolały być w Syrii, gdzie się toczy wojna, niż mieszkać w Polsce. Uwierzycie? No, jak gdyby te panie były nietoperzami, to by zapewne nie wróciły, tylko by się czuły jak u siebie w domu. Rzeczywiście. Polski nie stać, już istnieje to państwo, już istnieje jeden kraj. I nie, że to były jakieś tam, prawda, ciapaty przyszły ze Syrii, żeby darmowe coś tam. Nie, to były obywatelki Polski, które miały polskie paszporty i siedziały w Syrii, bo se tam mieszkały kilkadziesiąt lat, była wojna, wróciły do kraju. No, ludzie, zadaniem tego kraju teoretycznie, według konstytucji, wszystkiego prawodawstwa, wszystkich założeń, jest to, szczególną rolą jest, żeby dbać o swoich obywateli, którzy są za granicą i mają jakieś potrzeby. No, hej, bez jaj, ale żeby 20 osób mogło mieć jakieś tam pomoc od państwa w 40-milionowym kraju, to ja nie mam problemu z tym. Nie da dostać, spokojnie. Ja zapłacę spokojnie, to wychodzi, nie wiem, 2 grosze na rok od łebka obywatela. Nie mam żadnego... Bierzcie sobie! Niech im dadzą mieszkanie, spokojnie mieszkają, bo wtedy ja... Mam pewność, że gdybym za granicą się zgubił, była wojna czy coś, to też będę w razie czego miał się do kogo zwrócić, a nie zostanę na lodzie, wracając z jakiejś wojny. Ale nie! Jedyne, co im się udało po roku, to 500 zł ewentualnie i bony na zupę. Tyle dostali. Żadnego mieszkania. Chcieli dostać jakieś tam mieszkanie, żeby socjalne czy coś tam, żeby mieć gdzie mieszkać. Po 9 miesiącach dostali odpowiedź dopiero z urzędu, że rozpatrzymy sprawę. Czy rozpatrzą? Dopiero odpowiedź dostali. Nie, że nie dostaną, nie, że dostaną, nie, że dopiero, no, sprawa w toku, dziękujemy. Po 9 miesiącach, jasny piorun. Więc panie mają dość tego i wracają, no bo bez jaj. Ale wiecie, jak chodzi o nietoperze, to jesteśmy w ścisłej czołówce europejskiej. Spoko, nie, dobrze będzie, fajnie. Nie, okej, okay, no jak uważacie, że dobrze, no to dobrze, nie, no ja może, ja tutaj mam podejście, żeby nie było wolnościowe, ja uważam, że człowiek powinien sobie zapracować na mieszkanie, nie dostawać mieszkania za darmo, ale rozumiem, że są sytuacje trochę szczególne i trochę wyjątkowe, jak na przykład obywatel kraju, który wraca po kilkudziesięciu latach, który ma prawa jakieś, bo se nabył i jest obywatelem tego kraju, zwraca z wojny i chciałby mieć fajnie trochę pomocy na start, nie? Żeby zacząć przynajmniej i mieszkać, bo przynajmniej przetrwać wojnę, zanim wróci. No chyba na tyle stać, nie? Wszystkich, żeby sobie ściepę zrobić. Całkiem już dobrowolną nawet ściepę. No to za dużo wymagam, nie wiem. Jako wolnościowiec spokojnie mogę takie drobiazgi przeżyć, żeby nawet podatek 1% dla ludzi, co wracają z wojen i takich różnych rzeczy, ale... Nie na nietoperze, naprawdę. No tak czy inaczej, póki co nie mam jak dojechać do lotniska, jak będę leciał za tydzień, bo nie ma dojazdu, bo jest problem z nietoperzami i różnymi robakami, ale nie mam po co dojeżdżać,
bo nie mogę odlecieć z tego lotniska, bo nowe lotnisko ma dziury w pasie startowym i jest zamknięte i muszę lecieć z tego, co było, drogiego lotniska, bo no, już wiadomo, czemu jest drogie i dlaczego w Polsce nie może być nic tanio, bo jest kwestia nietoperzy, środowiska, złodziejów, właśnie procedur, wszystkiego w ogóle, a tak w ogóle, pamiętajcie, to jest niczyja wina, to tutaj nie ma winnego, tutaj nie ma w ogóle ani pół winnego. Jeszcze na koniec Jacek, cześć. Tak, ja dzwonię z taką prośbą w zasadzie. Mam nadzieję, że to nie jest tylko moja prośba, tylko taki jest poniekąd twój zamiar, taka jest twoja motywacja, że jak już opuścisz Polskę, bo ja rozumiem, że ty chcesz się na stałe przenieść do Wielkiej Brytanii, tak? Kiedyś, ale jeszcze wracam, to na razie na zwiad jadę i odpocząć. No tak, ale będziesz tam jakiś dłuższy okres czasu, tak? No, ileś będę. Żeby nie było, nie mam biletu z powrotnego, więc jakby co to... Aha, no to ja mam taką prośbę od siebie i też mam nadzieję, że też ludzie na coś takiego liczą, przynajmniej takie... Paczki wam wysyłać żywnościowe? Nie, przynajmniej takie mam wrażenie, że właśnie zrobisz jakiś materiał na temat Wielkiej Brytanii, tak? Bo wiesz, mówić to można wiele, ale najlepiej jest, jak się to zobaczy, nie? Przejdę, pokażę. Na wideo, nie? Czyli taki, wiesz, przeciętny dzień Brytyjczyka, na przykład ile on czasu spędza w urzędzie, a ile czasu by musiał spędzić w Polsce, nie? Ja myślę, że tam to by było bardzo interesujące. Nie spędza czasu w urzędzie, no wiem, tam prowadzę firmę brytyjską, w ogóle się nie chodzi do urzędów, tylko się załatwia przez internet albo przez telefon, no to już ci no mogę tak, teraz no ale powiedzieć. Wiesz, o co mi chodzi, tak? O te wszystkie administracyjne bzdury, tak? No nic się, nie chodzi się nigdzie w ogóle. Raz się tylko idzie po National Insurance Number i więcej się nigdzie już nie chodzi. No już tam mieszkałem, no nigdzie się nie chodzi, no, no po co masz chodzić? Prawda, większość rzeczy można załatwić przez internet, ale przynajmniej z tego, co ja się orientuję, no to są takie kwestie, w których jednak trzeba się pokazać, żeby ten urzędnik mógł dokonać identyfikacji, nie? Tylko to jest ten jeden numer, uzyskanie numeru, reszty nigdy nie, no nie było. Nie, potwierdza się telefonicznie, albo potwierdza się pocztą, albo takie różne rzeczy. Były. No, a tak poza tym to chciałem ci pogratulować, że od tego odcinka można powiedzieć, że znowu twoje audycje idą w dobrą stronę, tak? Tak, o, jak mi się też wydaje. Po komentarzach się wyluzowałem. Był taki spadek, to chyba w związku z wszechobecnym kryzysem, tak, że, kryzys. że miałeś spadek, że tak powiem, tendencja Dobra. Była silnie spadkowa, ale udało ci się odbić i teraz już tylko, wiesz, sukces. A dziękuję bardzo, to no, miłe dzięki. Słowo, łaskawy panie. No, to dobra noc. To był Blacha Jacek, Jackiem będący, a ja na końcu powiem, że następny raport Martina, jak już mówiłem, będzie z Wielkiej Brytanii, jak dobrze pójdzie, a jak nie będzie, to wiecie, co robić. Walczyć o wyjaśnienie, kto był winny tej katastrofy, tego samolotu. Co miał lecieć z Modlina, ale nie mógł, bo tam nie było lotniska. I w ogóle dobrze, że tym samolotem, którym lecę, zarządza firma spoza Polski, bo autentycznie bym się bał lecieć. A właściwie to ja się bardzo cieszę, że nie lecę z Modlina, bo wiecie, to niech inni wypróbują to lotnisko, czy tam są te dziury, czy nie są. No gorzej, że będę chyba lądować na tym lotnisku. Nie wiem, co za idiota je w ogóle wymyślił w takim miejscu, gdzie są w jesieni co drugi dzień mgły. Na jakimś kompletnym zadupiu, gdzie nie ma dojazdu. Nie, dobra, dajcie mi święty spokój. Idę odpocząć, napić się piwa, ale będzie fajnie. I wreszcie poćwiczę angielski i mogę prowadzić, będę mógł prowadzić po miesiącu już audycję po angielsku, bez wstydu, że mam taki obciachowy akcent staropolski, prawda? No, a więcej... absurdów, no to już będzie za tydzień. Z czerwonym, prawda, jak burak i barszcz, pozdrowieniem, żegna się Martin Lechowicz. Piszcie komentarze na www.kontestacja.com i pamiętajcie, sponsorujcie tę audycję, no zwłaszcza jak się kierownictwo radia przeniesie do Anglii, no będzie po koszt życia wzrośnie i w ogóle koszt trochę ciut, ale chyba nie tak dużo. Nie dlatego, żeby Wielka Brytania była tania, tylko dlatego, że Polska już jest tak droga, że właściwie nie poczuje się chyba różnicy w koszcie życia, jak się pojedzie do Anglii. A zobaczymy. No to dobranoc, see ya!
rodzimy!